Chciałam powiedzieć, że no tutaj już z tego, co wcześniej zostało powiedziane, wynika, że zwłaszcza pan profesor Raciborski i doktor Fedorów mają dwie zupełnie inne koncepcje, co powinna zrobić lewica i co by przyniosło, znaczy SLD, i co by przyniosło tutaj dobry wynik w wyborach parlamentarnych, bo myślę, że z tą perspektywą patrzymy, czyli albo budowanie takiego szerszego środowiska lewicowo-centrowego, albo budowanie partii, tak jak zostało to powiedziane, partii integralnej, no oczywiście jak na warunki polskie. Znaczy, to, co jest ważne i co też było, o czym była mowa, tak, czyli ten system dwublokowy bądź dwupartyjny już, no on jest korzystny oczywiście dla tych dwóch partii największych. I to, co powinno robić SLD, to walczyć o to, bo trudno sobie, oczywiście wyobraźnia to jest bardzo potrzebna cecha w polityce, natomiast w tej krótkiej perspektywie trudno sobie wyobrazić, żeby wrócić do tej sytuacji, kiedy to SLD było tą drugą partią. W związku z tym, no to, co nam jako lewicy zostaje, to, że tak się utożsamię, to granie na to, żeby jednak odwrócić się od tego systemu dwupartyjnego. Na co w tych wyborach prezydenckich pozwolił po części PiS, tak? Uznając, że w wyborach prezydenckich to się PiSowi opłaca, ponieważ osłabia Komorowskiego. Ale jasne jest, że w wyborach parlamentarnych PiSowi to się już nie opłaca. Opłaca się dalej ta dwubiegunowa rywalizacja między PiS-em a Platformą. W związku z tym jakby tutaj na fory SLD nie powinno liczyć. I co też jest również ważne, to skierowanie się do centrum no, powoduje, że lewica pcha się znowu w miejsce, gdzie jest ciasno. I być może oczywiście wszystkie partie, nowe partie bądź partie, które chcą poszerzyć elektorat, mówią, że ich elektorat jest wśród ludzi, którzy nie głosują. I SLD oczywiście nie jest tutaj wyjątkiem. Natomiast rzeczywiście może być tak, że ludzie nie chodzą do wyborów, dlatego że wbrew pozorom no te wybory niczego nie rozstrzygają. Tak? I ludzie uważają, że problemy, które są poruszane przez kandydatów czy przez partie, po prostu ich nie dotyczą. I być może ta jasna alternatywa, czy ona będzie ideologicznie tak jasno lewicowa, to jest inna sprawa, ale po prostu alternatywa, którą mogłoby przygotować SLD, wydaje mi się, że teraz bardziej niż kiedykolwiek indziej, ponieważ patrząc na to, co się dzieje w regionach i w jaki sposób SLD przygotowuje się do wyborów samorządowych chociażby, widać, że w nich pojawiła się jakaś nadzieja, tak, że można, więc tutaj nie brak intelektualistów, którzy mogliby pomóc lewicy wypracować taką alternatywę i przekonać ludzi, że to jest naprawdę alternatywa, a niekoniecznie pchać się do centrum, żeby budować wielkie 20-30% poparcie.